Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. No co ty... Witam, cześć. Uwaga, będę teraz mówił, co się działo na poprzednim streamie. Chwilę to zaraz powiem, o ile zapamiętałem. Albo w to, co zapamiętałem, powiem. Generalnie od kilku streamów w Baldurze próbowałem dostać się do gobliniego obozu, bo dostałem informację, że w goblinim obozie jest przetrzymywany druid. Ten misio, który jest obok mnie, to jest druid pod postacią misia. No, w każdym razie ten niedźwiadek to jest druid, który był przywódcą szmaragdowego gaju. Teraz musimy wrócić do szmaragdowego gaju. Szmaragdowy gaj jest w niebezpieczeństwie. Także ja, moja ekipa plus niedźwiadek mamy misję rozjechać w pół wszystkich, którzy są tutaj w obozie. Bo my jak krety od wewnątrz niszczymy to wszystko, co tu jest. Jest tutaj przywódczyni, Mintara, całego obozu tego. Zobaczymy, czy mnie zaatakują, jak po prostu podejdę i pogadam. Once you step down by the pens, Wargi's been getting fat on your kind lately. Nie chcę się bić, po prostu ostrzegają. Zobaczymy, coś stanie jak misia. No i Tak podejrzewałem właśnie, że misio mnie sprzeda, bo to jest ich więzień, który ucieka. No, moja postać zaczyna coś robić w końcu. Nie, jeszcze nie. O nie, kurwa, jest problem. To jest problemem. Albo go one-shotujemy, albo jest duży problem. 1, 2, 3, 4, nie ryzykujmy. Nice. Wyszło dobrze. O ja pierdole. Dobra, misio, gryź. Ile to bije? Od 13 do 30. Słabo. I one shot. Dobra, postępna niech spróbuje go one shotnąć, bo jedynie ona ma taką szansę. Bije za 30, więc 55%, że hitnę, a jak już hitnę, to ileś tam procent, że max rolka siądzie. Kurwa, mnie to drażni zawsze. No nie da się tym trafić. Koniec tury. Aaaa. Już rozumiem. On nie chce z nami walczyć, on chce kurwa donieść. On idzie do tej. Do Mintary. Najwierniejsza, poziom 6. Jak do niej pójdzie, to jest problem. No i co teraz? Została... Ona ma 67 HP. Kapkę pojebane. Ty, a jakbym rzucił tłuszcz i powaliłoby ją i by spadła stąd? To może jakby spadła, to... To... Za mało punktów ruchu. Czemu? Teraz. Ale syf, kurwa. Mam 16%, że ten atak wejdzie. Ja sobie jaja robisz, Gostek. Ty, a może pchnięcie? Ile mam szans? 30% szans na to? Ja jak berety. Dobra, próbujemy tym tą trucizną. Nie wiem, jak to działa. Kto wie. I tu. Czy ty w las nie wychodzisz frontowym wyjściem z Jęcem? Nie wiem, kurwa. Ja poszedłem tunelem. Poszedłem tunelem i właśnie przez to, że poszedłem tunelem, to... Nie wiem, chyba tak. Chyba frontem będziemy wychodzili. Ale mi pierdolnie. Kurwa. Co jest? Ale bomba na kręgosłup poleciała. No. Odparła. Hita dostała, ale odparła truciznę. A, odparła, bo dobrze rolnęła, tak? Trzeba przyzwać ogry. Albo chuj z tego będzie. Przyzywamy ogry. Do ataku. Ptaku. Chybienie, ja pierdolę. Katastrofa jest. A jak nie dokończymy Mintary, to... O kurwa. Zobacz, zobacz. Ona się self-healuje. Trzeba ogry przyzwać. Może przyjdą. O, siadło. 1/3 i jeszcze crit siadł. Nieźle. Gdzie moje ogry, kurwa? Gruda oświecony, Funk i Chok. Gdzie oni są? Ty, idzie, pa. Są. O kurwa. O skurwa. Ale to bije. Dobra, w tej turze trzeba skończyć ją. Pa to. Co ty kurwa gadasz, Witek? Zastanów. Pa to. I mam nadzieję, że ma AOE. Ten ogry i przypierdoli tu we wszystkie trzy i one-shotnie je. Zobaczymy, co one zrobią. Mam nadzieję, że wykerują całą walkę niebawem, bo moje postacie już ledwie zipią. 19 HP ma. Jak dobrze siądzie, jak krytnę, to zabiję Minterę. Ładnie. Kurwa mać. Zobaczymy, co Chok zrobi. Na pewno tankują. Oj, biedny. Dobrze. Dawaj ją. Może siądzie. Zgon? 8 HP zostało. 8.
czok. O, ale przyjebał. Jak siądzie, mam około, nie wiem, z 5% może na to, żeby to był dead już. No niestety, ale ma 5 HP. Biedny misio. Nie! Misio, zaraz zgon. Ma 5 HP i nie mogę do niej się dostać. Może latać? No jak może latać? Nie może. Muszę walnąć tego skróta. Wodza goblinów. Ej, nawet nie wiem, czy to dobrze działa. O kur... Nekroza, ma 2 HP. Ma 2 HP. Ty, siadło. Łasiadło, ładnie. Ile ten fight już trwa? Długo. Walczę o życie. I mam wrażenie, że zmarnowałem ogry. Ale czy bym dał radę to bez ogrów zrobić? Wydaje mi się, że no ni chuj ja. Kakaowe oko? Jakie kakaowe oko? Ja pierdolę. A, tych... Czemu ja mogę ich już zlutować? Nie no, obstałem, że po walce... O ja pierdolę. Wojowniczka Klak. Przecież ona zaraz zostanie zwerbowana. Bierz lód? No nie będę brał lutu, oni wstaną chyba. Odporności. Odporność na obrażenia... No o połowę, no dobra, o połowę. Obrażenia od dźwięku podwojone. A, widzisz. Nie wiem, koniec tury, żeby nie przyzwało nikogo oko, bo ja już nie mam siły. Kurwa! Chryste panie, ja już nie mam kim walczyć. Ożywienie może przywrócić postać do życia. Ty, mam plan, właśnie. Zapomniałem o nim z wrażenia. Zobacz to, dzieciak. O, kurwa, dostał. Się nogami nakrył. No nie no, co za jajca są. Studio Larion, tworząc Baldur's Gate 3, starało się przewidzieć wszystkie możliwe decyzje graczy, nawet te najdziwniejsze i karkołomne, ale jednego nie przewidzieli, że w pewnym polskim mieście mieszka taki jeden krętacz krakowski z autyzmem gamingowym. Jezu, przestań, przecież... Ale co jest z tą walką? No walka jak walka, tylko po prostu oko ma resy na wszystko i nie mogę go pokonać. Kurwa, zobacz to. O co chodzi z tym okiem? Chwila. Eteryczna postać. Wszystkie... Aha! Wszystkie odnoszone obrażenia są zmniejszone o 8. To i tak nie ma sensu. Chyba rozumiem, o co to chodzi. Teraz. Postać jest eteryczna, masz wszystkie obrażenia zmniejszone o 8, ale to się jeszcze kombi z resami. Przecież. Ja pierdolę. Nie wiem. Siedzimy tu do rana i próbujemy i czekamy na rolki, aż siądą dobre. Ja pierdolę. Najlepsze, że oko nie dostało nic, a prawie double killa zrobiłem na swoich. Bufujemy misia i Astoriona. To są jedyne postacie, które biją mele, bo mi się skillki wykończyły na wszystkim. I jedyne postacie, które mogą zadać obrażenia kulce, to misio i Astorion. Nikt więcej. No uderz. Kurwa no. Jest, dobra. Mam sposób już. I wskazówki na Astoriona. I będzie jeszcze więcej bił. I teraz z Witoldem jeszcze Astoriona. A może Astorion? Niech będzie naszą główną siłą, a nie ten. Spróbujmy na Astoriona. Na dwie tury to działa. Astorion musi go pokonać. Nikt poza Astorionem nie jest w stanie tego zrobić. Chyba. Bo mi się ani razu nie hitnął. Albo on hitnął za dwa razy? No i pięknie. Pojebana walka. Nie! Ekstra. Aj, żebym się namęczył. Ja pierniczę. A zagadać chcą. No more than a few pecs. I'm afraid the spread is most inadequate. Nie pierdol, bo ja nie mam jak walczyć. Unless perhaps you've a spicier deal. Ty, dlaczego on gada z Astorionem? Astorion tu nic do gadania nie ma. Nasza umowa dobiegła końca. Chyba, że masz smaczniejszy kąsek do zaoferowania. Jeśli wesprzecie mnie w następnej bitwie, zapłacę 500. Nasza umowa dobiegła końca wielkiej pomyślności. Wszelkiej pomyślności. Oszustwo, że zapłacimy 1000. No 500? Powiem wam, dałbym... Bez ogrów nie ma szans, żebym to zrobił. Raczej. Bez ogrów bym tego nie zrobił. Jedyna nadzieja z tymi ogrami to była. Więc 500 za coś takiego to jest okej. A fine offer. We are back in business. Warto. Te ogry są OP. Gdy przecież jeszcze jest do zabicia ten główny herszt. Hej myszeczko, powiesz mi, czemu ten krasnal z czerwonymi kłakami intuje cały team?
Weź go wypierdol, bo zaniża poziom całej ekipy, plus jestem dumny, że pokonałeś te oczko z paluszkiem w dupci. Hiki, pozdrawiam wszystkich prawilnych rasioli demon za amaćki do wora. Brudny klucz. Powierzchnia tego klucza jest pokryta grubą warstwą brudu. Należał do goblina w zrujnowanej świątyni. Pewnie jeden z tych kluczy to będzie do otworzenia tych głównych wrót. Chyba muszę to zrobić. Zapiszę i spróbujemy, bo nie ma jak. Przejście do obozu. Muszę. To będzie musiało poczekać. Zaraz do niego wrócę. Na spokojnie. Możemy lecieć. A ten? Co to za chłop? Volo. A. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Owszem, łupieżca umysł zainfekował mnie pasożytem. A powiem mu, może ogarnie. To jedyneczkę wbierzmy. That's quite impossible. You've undergone seramorphosis by now. No właśnie. A mnie nie przeobraża. Nie ma kompletnie objawów tego, że mam kijankę w wełbie. Zbadaj mnie, sam się przekonasz. Niezależnie od wątpliwości, lepiej trzymaj się ode mnie z daleka. Nie no, niech mnie zbada. Jak on może mnie zbadać? On jest bard. Co? Ogarnia badanie? Zobaczymy. Tylko nie tykaj mnie nigdzie indziej niż po łbie. Tear in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet God! Przestań wrzeszczeć. I mean, yes. I suppose I can. Give me a bit of time and I'll have this little issue sorted. Tak, tak, rozwiążę problem na 100%. Nagrodę dostałem za uratowanie Vola. Volo postanowił zostać w naszym obozie. Obecność tak oczytanego uczonego może nam się przydać. Otrzymujesz płaszcz poczciwości jako lekki pancerz. Jedyne wrota Baldura to są między nogami posępnej. Ale bym jej wyjebał zamek z tych wrót. Już z niej by nie było się, posępne, kurwa. A przeruchane serce, Jezus Maria, była wzór na koło na kutasie. Like. Szczerze, ale to jajca. Na ludzie załadowałbym całe stopy posępnej naraz do mordy Boże, i je wylizał ale... do czystości. Dobra, ale powiedz mi, kto to pytał. Jedną osobę chociaż. No. Jezus. Jeszcze nie skończyłem. Polerowałaby mi berło do białej kości, a moje... Już, kurwa, idź, ogarnij się. Sen. Teleportacyjny sen. I promised I'd be back. Nizio, uczyca. Don't worry. Dobra, generalnie to tak z 50% do mnie doszło, co ona do mnie gadała, przyznam. Co ty pieprzyła? Ja się zapytałem, jak mogę zniszczyć magię kijanki. Tego jeszcze nie wiem, a poznać odpowiedzi musimy najpierw znaleźć źródło. Te pasożyty to coś więcej niż pomiot ilitidów. To narzędzie kontroli. Zainfekowani słyszą głos absolutu i uważają, że to głos Boga. Sam tego doświadczyłeś z kapłanką Kiszką. W ten sposób rozprzestrzenia swoim krakenem się do kult absolutu. Soki bym pił do końca. Przestańcie pisać na ten temat w ten sposób. Zainfekowani słyszą głos absolutu, sam tego doświadczyli z kapłanką Kiszką. W ten sposób rozprzestrzenia się kult absolutu. Najwyżsi rangom spośród nich, najwierniejsi, mają kijanki takie jak twoja. W ten sposób otrzymują rozkazy i tak zmuszani są do posłuszeństwa. Tak samo byłoby z tobą, gdyby nie moja ochrona. Ja bym tym krasnoludem chciał być, to bym pani posępne serce wsadził ją po łokieć do jamy i poszmerał co nieco, a potem zabrałbym się za jej tyłeczek. A wy jesteście niewyżyci. Kurwica, przecież to są piksele, to jest gra, to nie istnieje, posępna też nie istnieje. Nic byście nie zrobili, bo jej nie ma. Kim ty w ogóle jesteś? Jak możesz mnie chronić? Dlaczego mnie chronisz? Dlaczego mam ci wierzyć? Dlaczego mam ci wierzyć? O. Because I am just like you. And I need an ally. Just like you. I was infected with a mind flayer parasite. Just like you. Nie wiem, dalej mnie namawia, żebym użył tej magii pasożyta. A ja nie chcę tego używać, ja tego nie używam. Mam złe przeczucia co do tego. Chyba, że chodziło jej po prostu o opcję dialogową tam. Ale może bez tego... O, drapek coś chce, co jest? O Jezusku, ta gnomica jak ona dyszy, już by chciała naszego bohatera pewnie tam od pasa w dół, a potem nasz bohater swoją mosiężną dłonią przeeksporowałby ją. Dobra. Aż po migdałki. Już. Skoro ona nie jest prawdziwa, bo to piksele, to ty też nie jesteś prawdziwy, bo mamy cię na swoich monitorach w postaci pikseli. Tak. Właśnie tak. Wiedziałeś, że kapłanka Kiszka rzuciła klątwę na bezdomnego wieśniaka za to, że dotykał jej magiczny kapelusz. Może też miał sen. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Czyli jeszcze raz trzeba kliknąć chyba. O! Dalsza część badań. Ale było mówione, że bez zniszczenia źródła magii zabije mnie próba wyciągnięcia jej.
Nic nie robimy, wypier... Nic nie będzie... Nie wiem, Chryste, panie, co on chce tym zrobić? Pani mówiła, bez poznania źródła magii i zniszczenia źródła magii, jakakolwiek próba ekstrakcji kijanki z głowy, spod powieki, skończy się moim zgonem. Ale zapytam, ile razy to robił. I assure you, I've dreamt of it 1000 times over. No, dwójeczka. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. Ale jak on tak może? Przecież kurwa, on nie jest pewny tego i chce mi wyciągać z łba. Nie będzie mi wbijał żadnego gwoździa do oka. You only have a matter of days to live. Don't dally, my friend. Gucio, nawet w grze musiałeś iść do specjalisty z NFZ. Przecież to wygląda jak bolą cię migdałki, a Konowa każe ci wypiąć się i pokazać twoje wrota Baldura. Opuść obóz. Trzeba się do druida podłączyć znowu, witam. Chodź ze mną, przyda mi się twoja pomoc. Albo powiedz mi, co wiesz na temat wież wschodzącego słońca, księżyca. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. Damy radę. Co w tym takiego niebezpiecznego? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. Podmrok? Półmrok? A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light or anything natural there. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers and may bypass the worst of the shadow curse. Czyli tym podmrokiem, dlatego mówiliście, że speedrunuję grę, bo ja już tam w podmroku zacząłem iść do wieży, zanim jeszcze zrobiłem questa z uratowaniem Gaju. Tyle wątków na raz? Właśnie nie ma aż tyle wątków na raz. Bo dziwo nie, są dwa wątki, no trzy wątki takie kojarzę. Dlatego dołączyłeś do Aradina, sądziłeś, że uda mu się odkryć drogę do wież? No tak, pytanie retoryczne. Dobra, dwójeczka, pomóżmy mu. You will. Oak Father bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. Trójce chcę zabić. Kiszka zabita, Mintara zabita, został ten Razglin. Razglin żywy, Mintara pokonana. To będzie ciężka walka, ale mam wszystkie spelki, więc powinno jako tako pójść. Plan mam taki. Wychodzimy z formy niedźwiadka. I w formie bez niedźwiadka mam AOE błyskawice fajne. Witam. Kurwa. Kurde, no niefortunnie trochę, bo atakując tego, drugi jego targetu chyba nie obejmę. Ta, nie obejmę, stoją troszkę za daleko, o piksel za daleko. Trudno, dawaj. Dostał? Nie dostał. No mercy. Pocisk wiodący 15, ja go zaraz zwanshotuję, jak tak dalej pójdzie. Aura przywództwa. Interesujące. 36, jest szansa na one shot. 1, 2, 3. No chujnia. Żeby żaden... Ja pierdolę. No średnio to wygląda. Trzeba go wykończyć jak najszybciej. Pocisk wiodący 65% na to, że upadnie najprawdopodobniej. Niesamowite. Zazwyczaj to nie siada. Koniec tury. Dostanie 12 na początku. Ale jebnięcie ma. Czemu ten podwójny atak atakuje obiema broniami, wykorzystuje nie dość, że zwykłą akcję, to jeszcze akcję dodatkową i zadaje od 6 do 9. Coś tu jest nie tak. Czemu tak mało? Gdzie ten 8.21 bije? Chyba, że to źle pokazuje. Zaraz spróbujemy. Aha! Czyli to pokazuje tylko main handa, a drugi nie trafiłem. To 3 do 8, jest szansa, że zdednie. Ha! Pozbądźmy się go. I może łyknę sepotę na wszelki. I misio niech ugryzie tego. Parobka, dzięki, my home. Dobra, niech strzela. Udało się. You actually did it. Yeah. The leader's dead. Trzech zabitych. Praise Sylvanas. Praise you, my friend. The grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Potrzebuję pomocy. And you'll receive it soon enough. Return to the grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings. Niech on ogarnie i uspokoi tą kagę, jak jej tam było. Ona złe decyzje bardzo podejmuje, jeśli chodzi o zarządzanie Gajem. Zastanawiam się, patrzcie to. Klikam i 1, 2, 3, 4. To jest do spożycia i to by zbufowało mocno moją postać.
Mam wrażenie, że użycie tego jest czymś niemądrym. Takie mam wrażenie i przeczucie. Nie pytam! Mówię, że mam wrażenie. Przecież cały czas calutka gra rozchodzi się o to, że chce pozbyć się kijanki zza oka, co mam. A tutaj mam wpierniczyć te kijanki, żeby mi więcej mocy dały, no. Martwy upierzca umysłu. A właśnie! To jest to, co chciałem wcześniej zrobić, ale tego nie zrobiłem. I teraz możemy to zrobić. To jest, jak kogoś nie było, ten ziomek, od tego się wszystko zaczęło. On mnie porwał na statek, na tego nautyloida. A mam możliwość rozmawiania ze zmarłymi, bo taką książkę ogarnąłem. Pierdole. Zwłoki nie mogą już mówić, nie wiem czemu. Nie, ona jakoś nie pasuje na tym tronie. Jakby przy zupie siedziała, taki garb delikatny. Dobra, okolice szmaragdowego gaju. Wrócimy tu jak coś. I mamy opcję. Albo podróżujemy przez podmrok, albo przez górską przełęcz do tych wież. Ale z tego co druid mówił, może być ciężko przez powierzchnię, więc pójdziemy przez podmrok albo półmrok. Nie wiem jak się to zwie. Powinienem jak szef być traktowany w tym gaju. Uratowałem ten gaj. Scout just reported. The goblin's leadership has been decimated. To ja. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. O. It isn't much. But you've earned it. Może niech mają. Jeden? A ja bym chyba nie chcę zatrzymają tą pieniądze. Zrzutkę zrobili. Jeszcze jakby to jedna, ale oni zrzutkę, bo nie mieli. Jeden? A właśnie. A jak dużo dają? A ja odmówię. To chuj będzie. A właśnie, bo ja w trolle poinwestowałem. 500 zainwestowałem w trolle. W ogry. Nie no, trzeba mi dać to. It's not enough, but it's all we have. A to jak będziecie mieli, to dacie. He returned just a while ago. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Impreza będzie. Kur. Będzie impreza przy obozie z diabłami. Zobaczymy się na miejscu. Pewnie, że tak. Która to mnie okradła? Który? Jakieś dziecko. I'm your Lubbock. Wszyscy wdzięczni mi są. Wyzwoliłem szmaragdowy gaj. Nie no, fajny ten kapelusz. Jeszcze lepszy. Jeszcze charakterniej wygląda w tym kapeluszu. Całkiem nieźle. A to jeszcze nie wszystko, bo może być jeszcze lepiej. Typu tak. Kurwa, nie tak. Tak. No to już za bardzo w druida popada. W ogóle, nagle Astorion jest najlepiej wyglądającą postać. Kurde, wygląda jak postać z Teenager. Jakiś taki zwinny łucznik albo styleciarz. Zajebisty armor ma. Piękny jest, no ale ma niebieski. Już pancerz z pajęczego jedwabiu. Guci, guci, bo ominąłeś taki fajny kamień w gaju. Szkoda skipować takiego kontentu. Utkać pizdę naćki i dajcie grać. Jeżeli w tej lokacji faktycznie znajduje się merchant, który sprzedaje szaliki legi, trzeba go koniecznie znaleźć i mu na nie nasrać. I to taką mokrą bryłką jebać legie jebane kurwy i waszą Warszawę zajebaną, stolica frajerów i podludzi z customowymi zaimkami. Co? Nie, nie pisz tak. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns? Dobrze. To spill blood i uciec jej ręce jeszcze. Dobrze. It would have been easier if you just died, Korga. O. Now I have to hear your excuses instead. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence. The rite has been ended. I was going to show leniency, but Korga, a child is dead because of you. A thief is dead. She stole the idol, befouled the grove. Enough. If anyone befouled this place, it is you. Zabić. Zabijamy ją. I cannot absolve you. Pięknie, stawia miejsce z powrotem na nogi. Whatever happens to you next, know that it is the Oak Father's will. Now get out of my sight. There is nothing more to be said. Nie wiem, pięknie potraktował, chyba moja wina. Nie była moja. To ona kontrolowała żmiję i zabiła dziecko. Przesadziłeś? Śmierć tej dziewczynki była wypadkiem. Przecież sama Kaga powiedziała, że nie ma wypadku i że to nie był wypadek. Ja myślę, że surowsza kara. Dobrze. Supi. The grove stands. Nature prevails, and again I am in your debt. Mam nadzieję, że twój gaj był wart takiego rozlewu krwi. Nie na miejscu. Co teraz? A co z moim problemem? Potrzebuję pomocy. Co teraz? The journey to Moonrise Towers. Idziemy razem do wież? All the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest. Celebrate. Come morning,
I'll be by your side. Powinno być prosto, z nim przyznam. Kurde, ja myślałem, że to będzie jakoś fajnie zrobione, że ją wezmą na jakimś drzewie, dla przykładu zawieszą czy coś. Dobra, to co? Idziemy chyba po nagrodę, a potem do obozu na balangę nocną z diabłami. Tak zrobimy. Podobno panienka posępna obsłuży każdego gościa w obozie. Wychodzę na balkon se, a na balkonie już czuć zimę, czuć mróz. Daj spokój. Zajarać? Nie zajarać, tak o, se popatrzeć. Kagha, o, ta mnie wkurwia. Zagadamy, może sprowokujemy ją i potem doniesiemy, jak coś jak nie wytrzyma. Peace. Enjoy it while it lasts. A co to? Co ona takie teksty rzuca? Ciesz się póki trwa, tak jakby coś planowała. Nie wiem, zamiętki jak dla mnie jest ten Halsin. Powinien od razu karę przeprowadzić. Jakieś publiczne batorzenie. To jest ten, który powiedział, że bardzo jest niezadowolony tym, że dziecko upadło przez Konkagę. Może jakiś wspólny spisek. You've done it. You brought Halsin back. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Porwanie się na cały obóz goblinów na pewno nie było łatwe. Dla kogoś takiego jak ja to nie było nic trudnego. To be expected. I'm glad you survived intact. Let me show you on your map where you can find the cache. Skarbiec. Take this rune. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Raf był nam wdzięczny i wskazał drogę do ukrytego skarbca w bibliotece enklawy, którego wejścia strzegą runy. Biblioteka enklawy. Gdzie to kur... jest? Czy pytam? Nie, jeszcze nie, ale... Chwila, zagadamy, może mnie... O, jak w tym. W Diablo 2. Tylko pytanie, jaka kolejność? Losowa? What have we here? I do skarbca. Wszystko, co w skarbcu, będzie moje. Tak brzmiały słowa. Kręte schody. Zobaczymy, co w skarbcu. Czy zostałem jakoś sowicie wynagrodzony, czy ubogo wynagrodzony? Niebieska broń. Tylko jaka kurwa szkoda, że nikt nie używa takiej broni u mnie w teamie. Ale fajna niebieska, poka to. The glaive the druid's notebook mentioned. Its owner thought it was cursed. Poka mi tą glewie. Zasmucona chłosta, akcja dodatkowa od 5 do 8 bije. To fajne byłoby dla potencjalnie jakiegoś tego, jakiegoś woja czy coś. Generalnie potrzebuję wojownika, ale nie mam wojownika. Nawet jak wywalę Gale'a, to nie mam koło na jego miejsce dać. Chyba, żeby Vol chciał dołączyć do ekipy. Ale tak to na dobrą sprawę nie mam koło za Gale'a dać. Zbiegłość w glewiach jako mag? To szkoda, że Witold nie może. Kurde. No dobra, to dla niej to będzie fajne. Ale bez tarczy? Ta miłościwa ochrona jest fajna. To jest dla woja broń, nie dla niej. Gale'owi daj? No albo dla Gale'a, ale Gale to nie... Za dużo użytku z tego nie zrobi. Tajemne stowarzyszenia Wybrzeża Mieczy. Obstawiam, że to będzie coś w pizdy długiego do czytania. Ty, ale to akurat chyba może być ciekawe nawet. Mroczni sędziowie. Już samo zapisanie tej nazwy na papierze wywołuje we mnie dreszcz. Powiem o nich tylko tyle. Oddają część czar. Czyli to są te sekty, jak było opisane. Nasze sekty, powiedzmy. Jakiś zakon, klurt, harfiarze. Dobra, czas do obozu. Spotkać się z diabłami. Ta nie chce ze mną gadać. Ta jest wkurwiona, że ktoś mógł ją skrytykować. Jak to tak? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Ale znowu będzie mi chciał wydłubać oko. A może mi się zgodził? Mam drugie zawsze. Dajmy trójkę jeszcze, że ekstrakcja jest niemożliwa, bo umrę. A, to już klikałem przecież. Ale przecież było powiedziane, że wyciągnie mi to z oka, to ja umrę. Dobra, może przepaskę, jak coś założymy. Co ty pierdolisz? Nie no, wczytamy to. Jak coś, nie chcę patrzeć na to nawet. Daj spokój. Wytrzymaj nieprzyjemne uczucie, pozwól mu kontynuować. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns. Kurwa. And begins to push. Daj spokój. Dobra, czuję, że jestem na ostatniej prostej. Zaciśnij pięści. Kurwa! Co jest? Co do chuja? To nie wygląda jak wyciąganie delikatne. I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harpstring. Obrzydlistwoś. Oh bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Jak to? Postaraj się nawet owa przeszkoda, to moje oko natychmiast przestań. Ty, on może mi oko wyciągnąć. Dobra, do końca już jak się zdecydowałem.
Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his pants, he produces an ice pick. Pojebany, no. Nie, nie, ale chyba to wczytam, kurwa. Nie podoba mi się to. Zobaczymy, ale już do końca. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. No co ty pieprzysz? Wstrzymaj oddech. Cold metal presses against the skin beneath your brow. Tap. Stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run! It's a feisty critter. Just skurwa, mi łeb! Co jest? Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Wygląda na to, że muszę poszukać pomocy gdzie indziej. Zdaje mi się, że nie widzę na jedno oko. Yes, quite. Well, there is some mild trauma. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Nie, no nie fajnie. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Sztuczne oko. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ale chuj. Wydupał mi oko i ucieka, pa. Ale dał mi jakąś sztuczną gałkę jakąś. Już wsadził? Ale chujnia, nie pod kolor. Widzenie niewidzialnego, na stałe. Dostrzega niewidzialne istoty znajdujące się w odległości do 9 metrów. Niewidzialne istoty muszą wykonać rzut obronny na zręczność lub stają się widzialne. Ty, akurat okej. Okay. Buffa dostaliśmy finalnie. Ale, no, nie wiem, czy się odezwie do mnie posępna. Jak skomentuje, to wczytujemy. I had another dream. Which, I suppose, means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute. Wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Wydawałaś się być zaintrygowana, kiedy Halcyn wspomniał o mrocznych sędziach. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shah worshippers remain within our reach, we should try and find them. Czyli idziemy pod mrokiem. Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know. Who knows what they may have left behind for us to use? My people are nothing if not resourceful. Save perhaps if you become the head of her church. Nie, no uroku mi zabrało to oko. To become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. Ale to już było, gadałam she to. She said, wszystko. Not my... Mother, I should add. O, a ja już wiem, bo zapytałem czatu. Już to matka przełożona, nie szar była. Teraz będzie biesiada.